obecny czas, czas dożynek, czas przynoszenia na wielkie uroczystości, nabożeństwa kościelne, pięknych wieńców, a jednocześnie robienie przy ołtarzach pańskich pięknych dekoracji z kwiatów, ale również z owoców ziemi, jest świadectwem człowieka, jego wiary, że Bóg jest hojny, że Bóg obdarza człowieka wspaniałymi skarbami, z których człowiek korzystając wzbudza w sobie ogromne dziękczynienie i uwielbienie Boga. Kiedy sięgniemy do Słowa Bożego, Starego Testamentu, to widzimy, jak Bóg jest hojny wobec swojego narodu. Czy ten naród dostrzegał, jaka ogromna jest hojność Boga wobec niego, czego inne narody nie doświadczały? Prorok Izajasz w 20. niedzielę zwykłą w pierwszym czytaniu mówi nam, że Bóg rzekł: zachowujcie prawo, przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie wnet nadejdzie, bo moja sprawiedliwość się objawi. To będzie wypływ hojności Boga, który daje dla serca ludzkiego swoje prawo, ten wypływ skierowany nie tylko do narodu wybranego, ale również do innych narodów. W tym samym czytaniu mamy kolejne słowa, które dla nas są ogromnym zapewnieniem dobra, jakie objawia nam Bóg w swojej hojności. Wszystkich trzymających się mocno mojego przymierza przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Człowiek będzie szczęśliwy, człowiek będzie radosny. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny miałem okazję być w Jasieniu koło Ustrzyk Dolnych i przy ołtarzu polowym piękna msza święta dziękczynienia również za otrzymane plony ziemi. Jak pięknie mieszkańcy tej ziemi bieszczadzkiej przystroili ołtarz w różne owoce, w kwiaty. To była uroczystość wielka, dająca ogromnie wiele radości. Mówi święty Paweł w liście do Rzymian: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem. On się cieszył, że Bóg go wezwał do głoszenia Ewangelii Świętej wśród innych narodów. Ale jednocześnie ten Paweł wyraził taką nadzieję, że swoich rodaków pobudzi do współzawodnictwa i oni, odkrywając, jak hojny jest Bóg dla innych narodów, będą się zastanawiać, czy nie odrzucili jedynego Zbawiciela, jakim jest Jezus Chrystus. Jak piękną jest rzeczą, kiedy chrześcijanie z ogromną radością uczestniczą we mszy świętej, śpiewając na chwałę Bogu i czyniąc tak piękne dekoracje, które są wyrazem talentów i zdolności. Człowiek używa tych talentów i zdolności, aby uwielbić Boga.
Potrzebne jest nieraz takie świadectwo, które będzie zachęcać innych do współzawodnictwa w sprawach wołania do Boga, modlitwy proszącej. Hojność Boga skłania nas do tego, abyśmy uruchomili w sobie modlitwę prośby i uwielbienia. Bardzo często towarzyszy nam modlitwa prośby. Ona jest również wyrazem tego, że odkrywamy ciągle hojność Boga i prosimy, aby nam dopomógł. Ewangelia Święta pokazuje nam pogankę. Ona nie była z narodu wybranego, ale miała świadomość, że w tym narodzie wybranym pojawił się ktoś, kto czyni ogromne cuda. I ona woła do Jezusa, aby ten uzdrowił jej córkę, która jest opętana przez złego ducha. Co mówi do niej Jezus? Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. Jakie ogromne uderzenie, moglibyśmy powiedzieć, w tę kobietę. Ale Jezus przez to chciał pokazać, że wielką godnością obdarzony jest naród wybrany i Jemu Pan Bóg w swej hojności chce dawać dary. A jednak w tym współzawodnictwie ta kobieta kananejska, możemy powiedzieć, wygrała. Ona mówi, ale nawet z ukruszyn, które spadają ze stołów panów, szczenięta jedzą. Jezus mówi, o kobieto, jak wielka jest twoja wiara. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan jest hojny w swoich darach, które nam daje. Potrzeba, aby w nas pojawiło się w tych dniach takie świadectwo, które będzie jak te piękne dekoracje, krzykiem skierowanym do Boga za Jego hojność, a jednocześnie taką wielką zachętą, żeby i inni, dostrzegając hojność Boga, też wyprowadzili ze swego serca modlitwę dziękczynienia i uwielbienia. Oby Bóg był pochwalony w tych wszystkich uroczystościach dożynkowych, które tak obficie z ołtarzy polowych i ze z naszych świątyń płyną w kierunku Boga. Oby Bóg był uwielbiony w tych pięknych dekoracjach, które wypływają z talentu człowieka. I ten człowiek stara się właśnie w taki sposób uwielbiać Boga. Hojny jest Bóg w swojej łaskawości i w swojej miłości do człowieka. Jak to dobrze, że On jest miłosierny, bo miłosierdzie boskie jest źródłem ogromnej hojności, którą otrzymuje nawet człowiek niekiedy odchodzący od Boga. To miłosierdzie boskie jest nam dane również w tych wspaniałych i pięknych darach, obyśmy umieli być za to wdzięczni.